podczas zamarskiego biesiadowania nie może zabraknąć tej uroczystości, czyli odsłonięcia kolejnej gwiazdy w zamarskiej Alei Gwiazd. Tym razem trafił tutaj Jan Tacina, folklorysta, etnograf, teoretyk muzyki. Siódma gwiazda w Alei Gwiazd, zamarskiej Alei Gwiazd. Tak, Aleja Gwiazd Miłośników Cieszyńskiej Pieśni Ludowej się rozrasta, ale jeszcze jak widać będzie się ciągła, jeszcze mamy wiele lat. Mamy nadzieję, że wiele postaci tutaj odkryjemy i uhonorujemy, bo to jest ważne dla naszej cieszyńskiej pieśniczki, która można powiedzieć jeszcze tylko dzięki pasjonatom cieszyńskiej pieśniczki, dzięki zespołom jest przekazywana dalszym pokoleniom. Tu na tych naszych nizinach jest to trudniejsze niż w górach, w Beskidach, ale mamy nadzieję, że ta cieszyńska pieśniczka nigdy nie zaginie i bardzo się cieszymy, że kolejna postać, tym razem Jana Taciny, możemy poznać jego biografię, ale możemy usłyszeć właśnie jego zespół, który właśnie jest imienia właśnie Jana Taciny, Olbrzychowice, więc dzisiaj na zamarskiej scenie, tym razem w Strażnicy, będziemy mogli podziwiać właśnie zespół z Olbrzychowic. A w przyszłym roku, drodzy Państwo, warto zaznaczyć, mamy 800-lecie wsi zamarskiej i kolejna gwiazda, chociaż wolałbym, żeby się tak nie wydarzyło, ale życie się toczy dalej, będzie należeć do pana świętej pamięci, pana Rudolfa Mizi, naszego wielkiego społecznika, kronikarza, ale również miłośnika cieszyńskiej pieśniczki ludowej, bo pan Mizia Rudolf prowadził zespół męski, zespół śpiewaczy przez wiele lat, wystawiał sztuki tutaj w tej strażnicy i w przyszłym roku na 800-lecie uhonorujemy właśnie tą postać pana Rudolfa Mizie. Na 800-lecie myślę, że to będzie wzruszająca chwila i bardzo się cieszę, że mamy tą Aleję Gwiazd, bo te postacie dzięki temu zostaną z nami na kolejne pokolenia. Dla portalu OX.pl Marta Szymik.